So right now I am in the mountains and landscape is changing. Right now with these mountains. They're living in the tent somewhere. They are very poor, they're living over there and they are suggesting and they are offering me something to eat right now. But I have to refuse for sure. Be dark very soon. No village in front of me, so I'm really scared. So absolutely beautiful, so beautiful. So can I get something to eat? Yes. Or not. And right now they are serving me something to eat. Rice and onion probably. Rice, onion. So I spent the night here. And it's early morning and I have to cycle again today 100 kilometers. Or 80. So it's morning, I'm always happy. Mężczyzna moje hołdość. Jechać do starości. No tak, i nawet jechać przez całą starość. Co jak będzie, jak możesz mówić, co masz, co będziesz robił na emeryturze, co do wszystkim nie będziesz nie jechał, ani nie będziesz miał czym zapłacić niczego, ani za co jeść. Catch the bus, to catch him and go further, but in case of stop, there will be accident. Przez ekrany telewizorów sobie patrzeć na tych, których uważamy za jakichś tam Indian czy innych diabłów, cholera, inny. Electronics and toy making. Can come, I will show you. We will see them stitching, so you can visit. You can come. Takich, co całą zimę chcą objechać, to jest setki, tysiące. I samolotami latają i tak dalej. A ci, którzy coś rzeczywiście potrafią zrobić i wymyślić, niech się angażują w tą działalność zorganizowaną przez innych mądrych ludzi. Where breakfast? Again. Okay, over there? No, 15. For 15 kilometers will be breakfast, but it's noon right now. It's 12. My się tego zajmujemy jakimiś tam zagadkami typu jeden z dziesięciu, nie wiem czy ty wiesz co to takiego. Dobra. Only one. Girlfriend, this is girlfriend. Where? You. This is girlfriend. Yeah. Yes, so I suck only one and this is girlfriend. You're okay. Yes. Delivery one. Fajnie na rowerze jechać, ale tu też ludzie jeżdżą na wczasy, na wakacje, ale potem siedzą w domu, a ty tam masz obcość naokoło. Jest początek stycznia i dzisiejszy dzień był tak piękny, że po prostu sobie nawet no nie wiem jak to po prostu wyrazić. Myślałem, że zawsze na początku roku jest taki trudny okres, że tak się podsumowuje wszystko i że się ma
jakby, że będzie jakoś tak, niczego nie potrzeba, jak jest słońce. No, a co z tą budową? Co się dzieje? Czy to tak stoi w miejscu? Wszystko już zostało zbudowane, tylko trzeba wyremontować jakieś miejsce tam mieszka. Robić pieniądze. O właśnie, dziś rano słyszałem, że w Katowicach jakieś biuro potrzebuje takich informatyków, 300 osób. Mógłbyś z Wielisława wyjeżdżać. Crossing next village. I like them so, so much. I horyzonty można różnymi sposobami poszerzać, te środki przekazu i tak dalej. No jakie? No jakie są środki przekazu na całym świecie, z których my obserwujemy też i Arabów, i diabłów, i innych? No, to są po prostu, trzeba powiedzieć, grupy cofnięte, no, jeszcze nie dojrzały do tego poziomu, w jakim biały człowiek żyje. A tam nie mamy kogo naśladować. Nie mamy wspólnej historii. Oni tam gdzieś w jakichś stepach żyli z wielbłądami. Już się wracaj, jak jest jaka możliwość. Co ja bym tam robił? Co ja bym tam robił? To samo, co tam robisz. Czyli co? Nie wiem, co robisz. Jadę na rowerze. A tam co? A tam... Ty będziesz jechał na rowerze. I'm approaching a village right now. And I could find something for sleep much, much faster than in the city where I'm very anonymous. Są tylko tacy jak ty, indywidualiści, że w 90% ludzie żyją w jakichś grupach etnicznych, takich czy innych. Mają wspólne zainteresowania kulturowe, a nie ciągną gdzieś, gdzie by czegoś tam doświadczyć. I zginę na zawsze. Nic ze mnie nie zostanie, bo tam są tygrysy i dzikie inne zwierzęta. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oczywiście wiadomo, że następnego odcinka już nie będzie. Standing over there. She's standing here and I'm asking about free room somewhere here, but I see only 8 houses, so I think that will be very hard. He is keeping a bike wheel, so probably this is good forecast for me. Yes? So this guy in front of me invited me to the house. He is a bus driver, yes. I don't have choice, I could sleep somewhere in this place, but it's night and grand of white island, so it's not a good idea to sleep in the tent right now. So they're ordering alcohol via WhatsApp. School bus. Że o, fajnie jest, bo sobie leżę tam na namiocie, mam rower i środki do życia. No ale jeszcze coś trzeba osiągnąć, jak się chce być takim dobrodziejem dla społeczeństwa. Little city, please. In the middle of the mountains is small city.
he invited me because he read about me in newspaper, yes? My God! Oh my God! Oh my God! Yes, yes, yes. Usme rastar butrika mendira hatma. Not in this newspaper. Other newspaper. Other newspaper. Falstar. Good morning. Good morning. I'm Falstar. Would you have it on our guy? Yes, oh! yes. yes. Oh, thank you very much, thank you. So that's why right now I have byłem w gazecie i teraz mam taką rozgniecioną kulkę. Poprzez Google Translator, co jest w tej gazecie napisane i mi powiedział takie coś. W tej gazecie napisano, że przyjechała z Polski i krąży po okolicy. It's really beautiful, really. So this is life in India. Just ciemny jeszcze. No ale trudno. Jak się zmarnuje pół życia więcej na byle co, no to nawet wspomnień nie będzie. Ale ludzie jakoś inaczej myślą, w twoim wieku i młodsi i starsi, że pojedzie gdzieś trochę zarobi więcej i wraca do swoich. A tam z obcymi, jak się siedzi, to mało ciekawe na pewno. Przemyśl to. Siedź tam, ile będziesz mógł. Wśród tych ukochanych Arabów, cholera, muzułmanów. Oni mają inny pogląd na życie. Wielbłąd i coś tam jeszcze. Bo tak pokolenia ich żyły. To dlaczego nie tacy ludzie w twoim wieku i młodsi jeszcze nie jadą tłumnie właśnie w tamte strony? Po prostu są przywykli do naszych warunków, historii, obyczajów i tak dalej. Dlatego tu człowiek powinien wśród nich żyć. Pump this here, pump this, pump. Mumbai, Goa, Sri Lanka. Byłem w ogólnonarodowej gazecie. Byłem. Stoję i czekam na środku. Czy mnie ktoś rozpozna? Nikt tutaj nie rozpoznaje. Oni nie czytają gazet, bo ich po prostu nie stać na gazet. No, pracę byś chciał jakąś znaleźć, no, co byś zrobił? To, co ty mówisz, że całe życie się będziesz bawił? Ja pierdolę. To pokażę przez okno. Ja tu jestem, ludzie. O, ludzie. O, jaki śnieg. Ale śnieg, ojej, ale śnieg. I'm so exhausted. I lost my power, really. And it's evening. I'm in the jungle. And this is the, I am so exhausted. You go to school in sleep.
Okay. All connection to electricity. I don't have choice too much because this is village. Yeah, yes. And I'm happy as well. Because socket is everything what I need really. Wow, बढ़िया है. Socket, socket. Yeah, high school में जवाब था. Cut finish. Yeah, high school में जवाब था. Thank you very much. Thank you. So we are going to school. Uh-huh. To ciekawe, tak, jest kosztowne przede wszystkim. No jesteś oderwany od swojej ojczyzny. School, this is our school. Gandhi. Gandhi. Yes. Okay. So, should I wake up, yes? Okay. Well, this is school, where I slept recently. Maybe circumstances are not very high, but it was everything what was possible to get in this village. Okay, great. Cycle via the mountains over there. Up. It's early morning, I have nothing to eat. They're eating something, but I can't ask them because they are poor. Okay? Well. And everything that I can buy in this shop, I can buy sweets. No tak, ale to twoje podejście, że ty przede wszystkim chciałbyś tam pospać na namiocie i tego i przeżyć jakieś chwile, to jest mało. Trzeba być takim, że działa się w imię dobra ludzkiego, a nie tam pospać i rybę złapać i ty. I'm climbing right now. It will be possible to take a car to the top of this hill, but it costs 200 rupees. It's not too much, but I'm not spending money for the transport. Yes, chai. My ears are blocked. Coffee. No coffee? Tiger's area is over there. Yes, tigers. And tigers are 10 kilometers from this place, yes? Great! Bo już wystarczy tego. Będę robił to, co wszyscy robią. Pracowo. A dlaczego jechać, a nie mieszkać? I'm getting something to eat right now. This is rice. A ja chcę być indywidualistą, no to może tam zamieszkać, może tam iglo wybudować i siedzieć wśród nich i ich podziwiać. Ale po co? Ja to wolę na filmie widzieć niż z dotyku. Bo jednak wiodącą rolę w tym całym postępie ma w tej chwili biały człowiek. Czy tam trochę żółtych, trochę